zaproszenie. Rycerz, wielkie brawa. Koło gospodyń wiejskich, Proślice, również brawa. Stowarzyszenie na rzecz repatriacji, brawa. I smakuje. Koło gospodyń wiejskich, Miechowa, również brawa. Najbardziej imponujące, nie? No tak. Koło gospodyń wiejskich, Dobiercice. Fajna ta miska jest. Brawa. Ja dodam, że Dobiercice bronią tytułu. W tamtym roku zajęli pierwsze miejsce. I ostatni zespół, koło gospodyń wiejskich, Janówka. Wielkie brawa. Już oddaję mikrofon, bo tutaj pan Andrzej ze Stowarzyszenia Rycerz chce przemówić, więc proszę. Ja myślę, że każda drużyna powinna się wytłumaczyć z tego, co ugotowała, więc mam nadzieję, że zostanie nam udzielony głos w kolejności, tak jak stoimy, i powiemy dlaczego to, a nie co innego. Brawo! Dobrze. Komisja podejdzie, a panowie opowiedzą, co ugotowali. A ja zapraszam na dalszą część koncertu Wyczyńskiej Orkiestry Dętej. Drodzy Państwo, komisja oceniała do tej pory wygląd potraw, a teraz już przechodzą do tej milszej części, czyli kosztowanie. A ja proszę tutaj jedną z pań o opowiedzenie, co panie ugotowały. Śpieszcie się, bo mi się jeść chce. Biuro, to i tak dobrze wyglądasz. To tylko na podsumowanie powietrza. Tak, to się nawet Władysław Jagiełło i my dzisiaj gościmy państwa. Bardzo nam miło. Na drugie danie serwujemy prażunki w postaci takich gałusek, które są
które są potrawą też bardzo starą, które gotowały nasze babcie, nawet prababcie. My je podajemy troszeczkę w wersji nowoczesnej, w wersji light, z bułeczką i masełkiem. Do tego serwujemy dewolaj z koperkiem i masełkiem oraz bukiet surówek, surówkę z marki oraz selera. Na deser częstujemy kompotem z sezonowych owoców. Dziękujemy za degustację. My również dziękujemy, a dla Państwa zaprezentowała, zaprezentowało się koło gospodyń wiejskich w Janówce. Wielkie brawa dla nich. Komisja właśnie kosztuje potraw. Tej breczułki. W tamtym roku była inaczej, bo w tamtym roku była dojna krowa. Był taki aparat. Wiem, ale w tamtym roku mieliśmy taki aparat, taki duży, cztery flajże. Dobry nogami, wiesz, odkryło i noc się chodziło, kielisie były i noc. No pięciątka się lała, syk. Mieliśmy taki i z kłoskiem, bo to jakieś takie lepsze podejście. No było i było, było. Ja tylko przypomnę, że komisja oceniająca to pan burmistrz Wyczyny, pan Ryszard Griner, pani Wioletta Gardas, radna powiatu kluczborskiego, dyrektor ośrodka kultury w Wyczynie, pani Iwona Sarnowska oraz pani Teresa Błażejewska, kucharz publicznego przedszkola w Wyczynie. A pan Maciej Tomaszczyk, sekretarz Wyczyny, ocenia oryginalność potraw. To będzie odrębna konkurencja, odrębna nagroda. Pan Maciej Tomaszczyk mówi, że on przy tym stoisku zostaje, dalej nie idzie. Dziękujemy Janówce i my przechodzimy dalej do koła gospodyń wiejskich w Dobiercicach. A panie przygotowały dla nas? Koło gospodyń w Dobiercicach przygotowało rzepę grzybową. Na drugie danie mamy rolady zapiekane z serem pęczonym, ziemniaczki, kapusta duszona z papryką pomidorami. I żeby tradycji stało się zadość, ale kompot. Gdzie? Koło pieszka? Proszę bardzo. Się będzie działo. Ja bym się jednak na tym zrobił. No to no jeszcze raz proszę, aby panie przedstawiły potrawę, bo tutaj orkiestra grała i zagłuszyła nam pani głos. Ja jeszcze raz powiem, co koło gospodyń przygotowało, bo nas orkiestra zagłuszyła. Supa duszykowa z grzankami, na drugie danie rolada zapiekana z serem pędzonym, kapusta duszona, oczywiście młoda kapusta, ziemniaczki. Thank you.
Kto będzie gadał? Tutaj część publiczności podpowiada komisji, żeby za dużo nie jedli, bo jak pójdą dalej na dalsze stanowisko do końca, to już nie zjedzą. Damy radę! Rycerz się denerwuje. Ale my mamy do 50 osób w porcie. To się cieszymy, cieszymy. Publiczność będzie miała co kosztować. Prawidłowo, drodzy. Pani Wioleta z komisji mówi, że dadzą radę, mają na to odpowiednie gabarety.